Ile to już trwa? 40 dni? Człowiek powinien mieć dość, tak myślę. Ale ty nie jesteś zwykłym człowiekiem, prawda? Czemu się upierasz, Jezusie? Co chcesz udowodnić tym postem i modlitwą? Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Jest napisane, nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Pozwól, że pokażę ci inną perspektywę. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego. Bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Wszystko będzie twoje, jeśli oddasz mi pokłon. Odejdź ode mnie, szatanie! Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. I tylko jemu służył. Michale, dokąd poszli? Trzeba ich znaleźć! Co? Michale! Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Złapiesz go, gdyby spadł? Wtedy skoczysz mu na pomoc? W pismach również powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę swego Boga. No dobrze. Powrócę. We właściwym czasie. Krzysiu, teraz widzisz? Jezus oparł się pokusom i tobie też może w tym pomóc. Bóg jest wierny i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Jezus przeciwstawił się każdej pokusie szatana. A ja mam się poddać z powodu głupiej gry.